Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Brytany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj robimy zadanie dla Kessela. I właśnie idziemy zrobić na złość pierwszemu krzykaczowi Volkera. Jest ich jeszcze dwóch. Brakuje wam grosza? A może jakiś inny problem spędza wam sens? Gorzej, że ja się miałam z Oktawem spotkać. A nie, dobrze, akurat kolejnego dnia. Mam to przemówienie. Świetnie. Mam nadzieję, że wymyśliłeś coś dobrego. Patrząc na tego idiotę, pewnie przeczyta każde możliwe bzdury. Udało mi się wczoraj sprawdzić, gdzie te dranie idą po pracy. Niestety nie widziałem tam pozostałych krzykaczy. Pewnie kryją cię po innych dziurach. Wracając do tematu, kojarzysz Lombard czas zapłaty? Mm-hmm. Naprzeciwko stoi taki wysoki magazyn. Na ostatnim piętrze mają tam mały kącik, gdzie piją aż do samego rana. To właśnie tam jakiś posłaniec dostarcza im teksty przemówień. Będziesz musiał zakraść się tam w ciągu dnia, gdy wszyscy są na mieście, zabrać oryginał i podrzucić naszą wersję. Powodzenia. Okej, dobra. Nie tylko otrzymacie sobie tą zapłatę w złocie. Okej, czas zapłaty. Dobra, to będzie tutaj. W dzielnicy rzemieślniczej. Możemy sobie oczywiście przyjść tędy. I Lombard powinien być gdzieś tutaj. I to ma być magazyn naprzeciwko, tak? No dobra. Okej, to wygląda, że tutaj jest magazyn naprzeciwko. Okej. Chociaż nie wiem. Prawo. Lewo. O, tutaj były jakieś te przepisy nawet. Ale to chyba nie tutaj. Ale w sumie to warto się tutaj rozejrzeć. Dobra, skoro to nie tu, to wychodzę. Tu jest oczywiście czas zapłaty. O, może tu jest ten magazyn. O, jest, chyba tak. Miejmy nadzieję, że nikt nam tutaj nie pokrzyżuje planów. No nie, wygląda, że nikogo tutaj nie ma. A my raczej musimy wejść jeszcze wyżej. Mamy kuferek, więc podejrzewam, że ten kufer otworzy nam właśnie... Tak, mamy skrzynia ludzi Volkera i jeszcze parę innych kufrów. Prawo. Skórzany mieszek i mocne piwo. I my musimy sobie teraz wrzucić tą kartkę. Dobra, szukamy. Mamy. Ale jeszcze sobie obgrabię pozostałe kufry. O, tutaj pierścień do many i do siły. Wiedziałem, że ktoś ostatnio kręcił się w pobliżu naszego miejsca. Gadaj, czego tu szukasz? Ile ty masz lat? Nie jesteś za młody na bycie najemnikiem? Nie twój interes. Ja tu tylko dostarczam listy. Lepiej mów mi, co tutaj robisz. Przekup 2000. Spokojnie, nie chcę ci robić krzywdy. W takim razie ułatwisz mi robotę. Ty bezmyślny... Gnojku. Przemowa, list posłańca. Naprawdę wziął takiego młodego chłopaka. Chociaż sobie Norman też był młodym chłopakiem. To wiemy, jak skończył. Dobra, już nie ma co się chyba tutaj skradać. Marvin prze... Co? Aha, dobra. Ukryciało. Zanieść do Tengrala. Wypraw mu morski pogrzeb. Okej. Aha, po prostu... Jezus, Marvin, nie! Co jest?
Ej, my właśnie wzięliśmy ciało, wysłaliśmy Kuźba w podróż dookoła świata. Nie mam siły, dobra. Notka, pamiętnik. Dostałam tą wiadomość od tego typka. Jest posłańca. Wiem, że nie podoba ci się moja praca, ale jakoś muszę zarobić na te lekarstwa dla rodziców. Nie pozwolę, byś była zmuszana do pracy w mrocznych tajemnicach. Co by nie mówili o lichwiarzu, to płaci uczciwie i na czas, nie jak połowa tych bogaczy z miasta, którzy mają nas biedny głęboko gdzieś. Póki wykonuje się dokładnie jego rozkazy, to jest nawet całkiem miły. Jeszcze tylko kilka miesięcy i pomyślimy nad czymś innym. Może przeniesiemy się do Silbach, kupię skrawek ziemi i będziemy ją razem uprawiać. O nie, Jezu, zabiłam właśnie chyba... komuś, faceta. Ojej. Ojojoj, niedobrze. Dobra, mielibyś też jeszcze koło dźwigu. Ja nie wiem, czy oni w nocy robią takie rzeczy. Ale Marvin... Ach. Dobrze, że w ogóle mogłam schować takie ciało, nie? Dobra, miał być dźwig, więc podejrzewam, że chodzi o ten dalszy dźwig. Są tu jacyś ludzie? Chyba powinni być. Chociaż nie widzę. Chyba, że to muszę za dnia właśnie przyjść, nie? Kto tu kaszle? A to... Okej, to nasz kat. Dobra, nieważne. Chodźmy się kimnąć na Starym Mieście. Boże, nie na Starym Mieście, w slumsach. Tu nie było żadnego łóżka w tym magazynie? Nie. Szkoda, bo miejsce pod ręką. A, tu jest przecież ten. Miejsce, gdzie był sklep łuczarski. Co prawda dalej to ciało łuczarza tutaj leży, ale mamy miejsce do spania. Także śpimy do rana. I tak się zastanawiam teraz. Mieliśmy jeszcze te dwa miejsca. Jedno to były slumsy koło tego, jak to się mówi, lombardu. Ty, łajdaku! To nie była uczciwa walka! Gościu! O co ci chodzi? Ja wygrałem, ty przegrałeś. Zobaczymy następnym razem. Odłóż broń. Widzisz, to okay. Nie było takie trudne. Arnold, dobra. Bor, to było gdzieś tutaj, tak? Niedaleko czasu zapłaty mieli być ci krzykacze. Tych to chyba będzie można na luzie zabić. O Boże, nie. Wy to czytacie. Przyjmiemy wszystkich, ale zapłatę otrzymają tylko nieliczni. O Boże. Zapomnijcie o straży i gildii kupieckiej. Volker uważa się za lepszego od wszystkich w mieście. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości. Jutro wrócimy do was z większą ilością oszczerstw i pomówień. Hej, ty! Przestaniesz wygadywać te bzdury? I co mi zrobisz? Myślisz, że ty albo ci samozwańczy ochroniarze dzielnicy mogą mnie powstrzymać przed przekazaniem wiadomości od Volkera? Odłóż broń. Okej. Okay. Uciszyć krzykacza. Okej, okay. Tutaj opiekunowie no slumsów. Dobra, ale może byśmy najpierw załatwili... Opiekun slumsów, a propos. Czy tu żyje jeszcze w ogóle jakiś opiekun slumsów? Bo mi się wydaje, że niezbyt. Dobra, bo się znowu kręcę w kółko. Chodźmy zobaczyć w tym miejscu, gdzie jest straż miejska, jak tam sobie poradziło to wszystko. Czy ja w ogóle dobrze idę? Nie idę dobrze. Slumsy to jest całkiem druga sprawa. Faktycznie pogadamy pewnie z jakimś opiekunem. Dobra, tędy. I jeszcze jeden powinien być gdzieś w porcie. Nie widziałam go, jak szłam, ale być może to nie będzie trudne, żeby go znaleźć. Ci też pewnie takie głupoty wygadują. Chcemy zaproponować tak. Wam wyzyski katorgę. Przyjmiemy wszystkich,
Ale już dawno nie widziałem, żeby ludzie byli tak wkurzeni. Niech ten idiota jeszcze sobie pogada. A już za chwilę będziemy mogli zamknąć go w celi. Dobra robota, chłopcze. Przejmę tę sprawę. Możesz spać spokojnie. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj mamy sprawę załatwioną. Okej, Oktaw może się zająć krzykaczami spod koszar. Dobra. To my idziemy tym opiekunom slumsów zapłacić. Prosimy o jeszcze trochę cierpliwości. Niech będzie. Damy trochę hajsu i powinno być z górki. Tylko nie wiem, czy jakikolwiek opiekun slumsów to jeszcze żyje, bo zabiłam chyba trzech. Także no nie wiem, czy będzie jakiś problem, żeby znaleźć odpowiedniego opiekuna. Tu na dole powinien być jakiś opiekun. Tylko ja tak trochę sobie poszłam do tych slumsów, jakbym nie chciała iść do slumsów wcale, nie? Dobra, tu są oczywiście slumsy. Okej, okay, tu powinni być jacyś opiekunowie. A może Bor mi pomoże? Bor, ty nie jesteś opiekunem? Nie. Tu jest chyba jakiś opiekun. Cześć. Hej. Nie sądzisz, że ten krzykliwy człowiek lichwiarza jest uciążliwy? A żebyś wiedział. Gnojek nawet nie chciał nam zapłacić za opiekę. Ale zadzieranie z nimi jest dość ryzykowne. A wszystko, co jest ryzykowne, jest dość kosztowne. Ile chcecie za uciszenie go? Twój problem może zniknąć za 500 sztuk złota. W sumie to spoko. To cholernie dużo. To moja ostateczna oferta. Okej. Trzymaj, ale gdyby ktoś pytał, to nigdy mnie nie widziałeś. Zajmiemy się twoim problemem, gdy tylko znajdziemy dogodną okazję. Możesz być spokojny. Niebawem nie będzie ci już zawracał głowy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Połamania nóg. Super. I teraz tak. Uciszyć krzykacza. Okej, za dzień lub dwa mamy sprawdzić. To moglibyśmy się w sumie iść przekimać albo zająć się ostatnim miejscem. I chyba zajmiemy się ostatnim miejscem. Miało to być koło dźwigu, tak? Mamy trzy dźwigi tutaj. Przyjmiemy wszystkich, ale zapłatę otrzymają tylko nieliczni. Ej, ty. Czemu oszukujesz tych ludzi? Lichwiarz to zbrodniarz. Jestem zajęty, nie widzisz? Jeśli masz jakiekolwiek dowody, które pozwalają ci oczernić... Okej. Okay. A nie mogę tego zabić? A, w ten sposób, dobra. Ty. Opowiedziałeś tym wszystkim ludziom o tym, że lichwiarz porywa i morduje ludzi? Nikogo nie obchodzą twoje szaleńcze teorie. Wspominałeś coś o korupcji względem Królestwa Myrtany? Co to za bezpodstawne zarzuty? Dużo ci płaci za te kłamstwa? Już ci coś mówiłem, spadaj. Dobra, sam się o to prosiłeś. No i super, tego mamy z głowy. To co, prześpijmy się jakieś dwa dni w randomowym łóżku i sprawdźmy, jak sobie poradził opiekun slumsów. I też w sumie zobaczymy, jak sobie może Oktaw poradził. Może też będą tego jakieś, nie wiem, skutki, cokolwiek. Nie masz tu czego szukać! Dobra, jak jakiś obywatel się na mnie wkurzy, to... Wynocha! Czego tu szukasz? Stary, śpię, okej, okay, śpię. Dobra, prześpię się jeszcze jedną nockę. Czego ty szukasz? Ci obywatele są straszni. Okej, okay, powinnam dostać wpis, natomiast nie dostałam. Dobra, ale jednego mówcę mamy z głowy. Drugiego zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. I może do Oktawa. Marvin, matko boska, co się stało? Niewidzialna jakaś ściana, czy co? Dobra, ale ten opiekun slumsów, jak on sobie poradził? Jak tam? Do zobaczenia. Połamania nóg. Musimy chyba sprawdzić sami. Widzę, że panowie... Już został jeden chyba. O, opiekun się nim zajął. Sprawa załatwiona.
A teraz idź dalej. Dobra, super, dzięki. Do zobaczenia. Dobra, dzięki, stary. Uciszyć krzykacza. Dobra, to co? Jeszcze może zacznijmy do Oktawa. Pójdźmy do niego zobaczyć, czy gościu faktycznie siedzi w kiciu, czy nie. Wiecie, tak dla pewności, żebyśmy mieli pewność, że możemy do krzykacza na luzie wrócić. Akurat też będziemy mieli niedaleko miejsce teleportacji od Oktawa, więc to też żaden jakiś kłopot. Tutaj jest dzielnica, ta to nie chce. Nas interesuje dzielnica ze strażą miejską. No dobra. I teraz pytanie, gdzie jest Oktaw? Czy będzie stał tutaj na dole? Chyba tak, stoi już na swoim miejscu. Więc możemy się chyba już upewnić. Jak tam? A może Roderick coś powie? No to już chyba są wszyscy, nie? Okej, Roderick nie ma nic do powiedzenia. To możemy chyba sprawdzić w kiciu, czy goście są, albo przejść się na mostek i zobaczyć, czy stoją dalej. Nie ma ich. Pięknie. No nie. Naprawdę? To znowu ty. Tym razem dostaniesz porządny łomot. Gościu. Za chwilę siniaków będziesz miał więcej niż palców. Im większa pewność, tym większy upadek. Odłóż to, albo ci przyłożę. Zostaniecie w końcu. Oj, gościu. Nie walczy, jasne? Niech to będzie dla ciebie nauczką. Dobra, ja zostawiam tego gościa. Muszę chyba wejść tutaj na murek i sprawdzić, co i jak. Co tam się dzieje? Ten frajer nie ma nawet złota. Aha. No dobra, i tu jest czysto. No to wydaje mi się, że musimy już wrócić do Kessela, bo wszystko jest ogarnięte. O matko. Dobra, wracamy. Najwyżej, jeżeli się coś nie odpali, to będzie jakiś problem ewidentnie gry, bo mamy wszystkich gości załatwionych. Mogłam ewentualnie jeszcze w więzieniu sprawdzić, ale żaden problem się spróbować przeteleportować i najwyżej wrócić za chwilę. A, witam. Obiecuję ci, jeszcze kiedyś się spotkamy i wtedy pożałujesz. Fajnie, że Bladwina wsadzili do kicia. Myślałam, że już jest na tym, że już jest w Górniczej Dolinie. Elvard. Nie widzisz, że co... Kim ty jesteś w ogóle? Dobra, bo może ja coś przegapiłam jeszcze w dzienniku. Moment. Czemu się na ciebie rzucił? Myślałem, że ludzie Volkera są nastawieni pokojowo. Widzieliście na własne oczy. Próbowałem z nim rozmawiać, a on rzucił się na mnie z wyciągniętą bronią. Chyba będę musiał sobie przemyśleć to dołączenie do Volkera i jego ludzi. Wygląda na to, że nie są tak święci, jak lubią o tym mówić. No dokładnie. Chodźmy stąd. Szkoda czasu. Dobra, pięknie, teraz się odblokowało. Trochę to głupie, bo po prostu, wiesz, się myślałam, że wystarczy ten. Nawet dziennik nie podpowiedział, że trzeba z kimś porozmawiać. Także to było naprawdę słabe. Ale dobra, teraz możemy wracać do krzykacza na spokojnie i będziemy mogli dołączyć do wodnego kręgu, tak na 100%. Także, no wow, naprawdę jestem w szoku. I prawdopodobnie jako członek Wodnego Kręgu dostaniemy jakiegoś jeszcze jednego questa. Tak zapewne będzie. Ojej, dobrze. W ogóle powiem wam, że cieszę się, że ta kapliczka Adanosa, Boże, Inosa jest na dwie strony świata, że możemy sobie przejść, wiecie, prawo, lewo, a nie, że ma tylko wejście z jednej strony. Tak, do Vardal. Twierdza Vardal. No i dobra, Kessel, powinieneś być już dumny ze mnie. Pozbyłem się krzykaczy lichwiarza. Świetnie, uratowałeś właśnie wiele niewinnych istnień. Ale byłem zmuszony zabić niewinnego dzieciaka. Jak to? Czemu to zrobiłeś?
Był jednym z ludzi lichwiarza. Rzucił się na mnie, nie miałem wyboru. Chłopak był sporo młodszy ode mnie. Widziałem w nim samego siebie sprzed tych wszystkich wydarzeń. Chciał wyłącznie przetrwać w tych paskudnych czasach. Marvin, to była jego własna decyzja, jego krew. Spoczywa na jego własnych rękach i na rękach samego lichwiarza. To on jest powodem tych wszystkich cierpień. Gdy pozbędziemy się Volkera, będziemy mogli przywrócić porządek na wyspie. Jesteś pewny, że już nie będą nagabywać obywateli? Jeden z nich dostał nieprawdziwe przemówienie. Octavius dopilnuje, by więcej się nie pojawił pod koszarami. Kolejny z nich dał się sprowokować i udowodnił przy wszystkich, do czego zdolni są ludzie lichwiarza. A ostatni... powiedzmy, że slumsy bywają niebezpieczne, gdy nie płaci się myta. Widzę, że potrafisz podejść do problemu z różnych stron i nie boisz się pobrudzić sobie rąk, by przywrócić równowagę. Będzie z ciebie dobry członek wodnego kręgu. No dobra. Mogę teraz dołączyć do wodnego kręgu? Wykonałeś swoje zadanie. Szerzyłeś ład i równowagę w imię Adanosa. Jesteś gotowy, by dołączyć do naszej organizacji. Zgodnie z tradycją, muszę wprowadzić cię do kręgu poprzez obmycie cię z wszystkich twoich dawnych win. Jest takie jedno specjalne miejsce, gdzie już wiele wieków temu spotykali się wszyscy wyznawcy Adanosa. Dziś jest już trochę zapomniane, ale nigdzie indziej nie czuć tak mocno obecności naszego pana. No dobra, to ruszajmy. Dobrze, ruszajmy. Będzie bezpiecznie, jeśli się rozdzielimy. Nie będziemy przynajmniej zwracać na siebie uwagi. Spotkajmy się w spalonej chacie przy rzece prowadzącej z Silbach do wybrzeża Topielców. To zaraz obok tego drewnianego mostu, który niedawno naprawiono. Okej, dobra. Strażnik równowagi, nowy wpis. To co? Do wybrzeża Topielców się tepniemy od razu. Wybrzeże Topielców. Najbliżej, najlepiej. Zróbmy jakieś F5, bo ja w ogóle nie wiem, czy się zapisałam jakkolwiek w dzisiejszym odcinku. Ostatnio zapominam strasznie o zapisywaniu się, tym szybkim. I to się naprawdę źle kiedyś dla mnie skończy. Szczególnie, że raz tutaj właśnie napadli mnie bandyci i zginęłam. Tak, tutaj też orków żeśmy wybili, oczywiście. O, kurde, rozbili obóz po drugiej stronie też. Pytanie, czy można ich tam znaleźć? Zapewne tak. Ale nas interesuje oczywiście spalona chata. Tutaj jest oczywiście spalona chata. Nie wiem, dlaczego to miejsce ma niby przypominać miejsce związane z Adanosem. Chyba, że idziemy do miejsca, które już... Co? O kurde. Dobra, pomału, pomału. Jak mnie obejdą z dwóch stron, to się zrobi naprawdę nieprzyjemnie. No. Naprawdę nie jest miło. Dobra, ale ja chyba wiem, gdzie my idziemy, wiecie? Dobra, nie zbieram tego syfu, pozwólcie. Ten gościu powinien być gdzieś tutaj. Oczywiście mówię o Kaselu. No tu jest spalona chata. Orkowy pies. Niedźwiedź. O kurde, ale tutaj się pojawiło badziewia. Zapraszam. No to jest oczywiście spalona chata i jest tutaj most. Cześć, panie niedźwiadek. O, tu była para niedźwiadków. A nie jeden. Ale fajnie. Znaczy się, dobra, zabiłam właśnie dwa niedźwiedzie. Okej. Okay. Moment, jeszcze raz muszę przeczytać. Strażnik równowagi. W spalonej chacie przy rzece. Okej, okay, w spalonej chacie, czyli co, on stoi tutaj w tym? Jesteś tu w środku? To jest spalona chata. Chyba, że chodzi o tą, ale to byli łowcy nagród. To też nie ma sensu.
ja chyba czegoś nie rozumiem. Między Silbach a wybrzeżem Topielców. No to przecież jest tutaj. Jest jakaś inna spalona chata w okolicy? O proszę, skórzany mieszek. Chyba, że przydałoby się po prostu przekimać, bo gościu nie ogarnął. Nie dotarł jeszcze tutaj. No mówił, że obok mostu, czyli to by wypadało, że to jest w tym miejscu. Ale jeszcze sobie sprawdźmy. Okej. A nie, dobrze. Albo nie, albo tam dalej, jeszcze po drugiej stronie mostu. Jest tutaj parę tych spalonych chat, do cholery jasnej. Po drugiej stronie była jakaś spalona chata? Nie wiem. Tak, tutaj jesteś. Witam cię. Dobrze, że jesteś. Im dłużej tu przebywamy, tym na większe ryzyko się narażamy. Ruszajmy. Chyba wiem, gdzie my właśnie idziemy, nie? To jest ta kaplica. Gdzie były te... Jak to się nazywa? No i orkowy pies na hita. W sumie spoko, jeszcze trochę expa. To jest chyba to miejsce, gdzie byli żaboludzie. Właśnie tak myślałam, że to jest miejsce, gdzie wyznawano Adanosa, bo tak to po prostu wyglądało. Właśnie tak, wiecie, klimatycznie. Tak wiecie jak. Tak po prostu, no, święto, jak faktycznie miejsce święte, gdzie był Adanos sam. Właśnie od razu mi się to tak skojarzyło, no nie? Miło, że naprawdę idziemy do tego miejsca, nie do innego. I miło, że teraz ci żaboludzie nie stanowią żadnych problemów. Jest was tutaj trochę. To miejsce jest oczywiście przez nich w pewien sposób trochę zbezczeszczone. Znaczy się, nie wiemy, co się tutaj wydarzyło. Prawie zapomniałem, jakie to miejsce jest piękne. Ano jest. Pamiętam, jak przed wieloma laty byłem tutaj podczas mojego dołączenia do kręgu. Ile się zdążyło zmienić przez ten czas. Ale nie o tym teraz. Wejdź do wody i obmyj się ze swoich grzechów przeszłości. Niech Adanos uświęci twoje ciało i umysł, byś miał siłę kroczyć jego ścieżkami. Okej, okay, a tutaj już nie ma żadnych żaboludzi? Nie wiem, ale obmyjmy się w takim razie. Powinienem zdjąć pancerz. A, to w ten sposób, dobra. To już, Marvin, spokojnie. To jak taki chrzest trochę, no nie? Dobra, ubierzmy się z powrotem. Marwinie, od tego momentu jesteś sługą Pana Wody i Oceanów. Równowagi i porządku. Pamiętaj, że ta służba jest świętym sekretem i dożywotnim powołaniem. Witam cię w wodnym kręgu, bracie Pierścienia. Niech Adanos będzie z tobą. Przyjmij te dary jako wyraz mojego szacunku i uznania. Przykro mi, że nie możemy bardziej celebrować tego momentu, ale czas wracać do ruin. Mamy miecz do zdobycia. To prawda. Co do tego, a ten pierścień? Co to za pierścień? Taki sam miał przy sobie mój brat. No. Jesteś tego pewny? Pierścień z akwamarynem jest symbolem wodnego kręgu. No tak. Wszyscy członkowie otrzymują taki w momencie dołączenia. Mhm. Jeśli twój brat go posiadał, to albo był jednym z nas, albo... musiał wejść w jego posiadanie w jakiś inny sposób. Nie wiesz, czy mój brat należał do kręgu? Krąg podzielony jest na grupy, które działają na danym obszarze. No właśnie. Nie jesteśmy jedną, scentralizowaną organizacją, raczej niewielkimi grupami, które walczą o równowagę tam, gdzie tego potrzeba. Historia twojego brata znana jest już teraz jedynie Adanosowi i myślę, że... najlepiej będzie, jeśli tak pozostanie. No, prawda jest taka, że Jorn mógł należeć do... jak to się mówi?
O kurwa, ale ten pancerz jest zajebisty. I pierścień z akwamarynem dostałam. Mam. Obrona przed wszystkim 2. Premę do walki każdą bronią. Spoko, ale zostanę przy pierścieniach Nordmarczyka. Wydaje mi się, czy ja w ogóle naprawdę jestem mądra. Mając zbroję Nordmarczyka, nie nosiłam pasa Nordmarczyka. Dobra. Najemnika Araxos, no nie przyda mi się to raczej. Pas mocy możemy sobie założyć, 10 do siły. Dobra, Kessel sobie wróci na spokojnie do swojego miejsca pobytu, czyli pod Vardal, i my zaraz też tam wrócimy. Ale najpierw przeteleportujemy się. Ale wracając, tak, Jorn mógł należeć do Wodnego Kręgu i mógł należeć do Wodnego Kręgu po prostu w Londram. Bo właśnie wiemy teraz, że jakby członkowie z poszczególnych grup, poszczególnych miejsc zamieszkania nie znali się. Ale jakby zasada obowiązywała wszędzie ta sama i to by wyjaśniało to, że Kurt znalazł właśnie przy Jornie pierścień z akwamarynem. No, my oczywiście o tym wiemy. Dowiedzieliśmy się też, jak zginął Jorn. Tak naprawdę. Dlaczego? Znaczy, jak zginął i dlaczego został porwany. Czyli można powiedzieć, że cała układanka jest nam w 100% znana. No, tak. I wszystko by się układało w całość. No, oczywiście... Ci wywrotowcy według Volkera to nikt inny jak właśnie krąg wody. Wiadomo, my uważaliśmy ich za złych, a okazuje się, że to wcale tak nie działa i to Volker był zły, a nie wodny krąg. Oczywiście znamy wodny krąg z Gothica 2, wiemy na jakich zasadach funkcjonował. Tutaj też mniej więcej wiemy, co prawda nie zachowało się tutaj już zbyt wielu członków. Tak naprawdę Kessel się zachował, plus my. Także no, może być różnie. Ale my możemy już przystąpić do zakończenia wszystkich spraw. Viran i Duster zgodzili się nam pomóc. Doskonale. Jesteśmy coraz bliżej odzyskania rozjemcy. A Danos naprawdę musi nad nami czuwać. Siła robocza, przygotowanie do wyprawy. Zrekrutowałem wojowników do obrony wyprawy. Ciekawy wybór. Ale jak to mówią, nietypowe misje wymagają niekonwencjonalnych środków. Niezależnie od tego, jak są dobrzy, miejmy nadzieję, że nie będą musieli tego udowadniać. Co do pracowników, mam kilka pomysłów. Pamiętaj, potrzebujemy dwóch ludzi, którzy znają się na pracy z drewnem i kolejnej pary do roboty górniczej. Drwal nazywa się Lowell, Uwe, Veigo, Rud, Refir i Neral. Na pewno będę chciała dać Veigo. W mieście poznałem niejakiego Veigo. Facet robi trochę przy ślusarce, dźwigu i przenoszeniu towarów, a do tego był kiedyś nawet w klasztorze. Obsługa dźwigu to nie taka prosta sprawa. Musi mieć trochę oleju w głowie. Niedaleko Silbach naprawiałem most razem z Uwe. Wydawał się obeznany ze swoim rzemiosłem. Drewno i podmokłe tereny? Kto wie, czy część ruin nie jest zalana. Takie doświadczenie może nam się przydać. Okej, widzę, że mogę dalej wymieniać. Miałem okazję współpracować z Lowsem i jego ludźmi. Można powiedzieć, że są mi winni przysługę. Lows? Poznałem go kiedyś, podczas jednej misji. Wielu tutejszych twierdzi, że to najlepszy górnik na całej wyspie. Że też o nim od razu nie pomyślałem. To doskonały wybór i pewnie sam nam poleci drugą osobę. Dobrze. Wygląda na to, że mamy komplet. Spotkam się z każdą z tych osób i sprowadzę ich po kryjomu do naszego obozu. Lepiej nie ryzykować, żeby wpadli na ludzi lichwiarze albo jakieś bestie. Myślisz, że od tak z tobą pójdą? Powiedzmy, że mam dar przekonywania. W końcu ciebie i Riordiana jakoś tutaj zaciągnąłem. Daj mi dzień lub dwa, a będziemy mieć tu komplet pracowników. Okej. Wyszkoleni ludzie, to co, musimy się w takim razie przespać, no raczej nie zrobimy tego tu,
Chyba, że było jakieś łóżko na górze, ale raczej nie było. Jak to wszystko wygląda? Wyszkoleni ludzie. Dzień lub dwa. Dobra, to jest chyba odpowiedni moment, żeby przeteleportować się jeszcze do miasta. Weźmy do naszego domu. I moi drodzy, prześpijmy się te dwa dni. I w kolejnym odcinku wejdziemy do twierdzy Vardal. A, okej, czyli to jest niepubliczny pancerz. No dobrze. To oczywiście będziemy chodzić w pancerzu Nordmarczyka. Co prawda chciałam tylko przejść do sypialni i się przespać dwa dni. Moglibyśmy chyba jeszcze zrobić jakieś mikstury. Chociaż nie mam szczawi królewskich już chyba. No nie wiem, prześpimy się jeszcze jeden dzień. Powinnam dostać wpis w dzienniku. Dobra, nie dostałam, ale dobrze wiemy, o co chodzi. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy ja mam jakieś szczawy królewskie na przykład. Bo może coś jeszcze tutaj zostawiłam, a nie wiem o tym. Sympatę ziele mułowy, smirdest by mi się przydał. Korzenie lecznicze by się przydały, ziele, roślina. Goblinie jagody to można tak po prostu zjeść albo... Chociaż niepotrzebne mi to. W sumie te goblinie jagody to takie mech. Tu mam ten pas wojownika z Nordmaru, amulet matki. Nawet nie wiem, jaki amulet teraz noszę. Ale wiecie co? Będziemy jeszcze się przygotowywać. Wydaje mi się, że warto teraz jeszcze porobić jakieś mikstury. Zobaczyć, czego mi w ogóle brakuje. Regeneracyjne by się w ogóle przydały, mikstury leczenia. Mam sporo menzurek, ziela. Dobra, to za chwilę. Ale mikstury trwałe. Czy ja coś jeszcze mogę zrobić? Nie, bo nie mam szczawy królewskiego. Ale możemy zrobić zupę z tego aloesu, tylko nie mam chyba przepisu. Mikstury trwałe, to już nie zrobię. Mikstury czasowe, niepotrzebne. Mikstury z nasion. Mikstury leczenia. Wykorzystamy wszystkie nasiona, jakie mam. Bo to się może przydać. I pełnię życia nie mogę. I teraz zwykłe mikstury lecznicze. Regeneracyjne znaczy się. Zróbmy sobie takich więcej. Może być 5. A dobra, nie, robimy wszystko. Korzeń leczniczy 6. Tych 5. Pełni życia już nie zrobię, bo nie mam ziela. Dobra. To tak, tutaj już mamy wszystko. I teraz jeszcze będziemy... Okej, ręka mi się trochę zbagowała. Kuchnia. Usmaż mięso. Wszystkie. Niepotrzebne mi tego mięsa do niczego raczej więcej. Przygotuj posiłek. I teraz będziemy przygotowywać. Tylko, że tak. Przydałoby się dokupić jakieś tam rzeczy, na przykład miodu albo mleka. I żebyśmy mogli sobie robić całe jedzenie. Ile ja mam w ogóle pieniędzy? No mam tego trochę. Ktoś, kto sprzedaje jakieś żarełko. A wiem! Moment, do Silbach jeszcze na chwilę. Bo mam ten ziemny aloes, prawda? I my moglibyśmy, skoro ja już i tak nie mogę zrobić mikstur trwałych, bo brakuje mi tego całego szczawiu. Mogę się stąd teleportować? Nie. A mogę się teleportować stąd? Nie. Ale stąd już na pewno mogę. Okej, gra mnie też informuje, kiedy mogę zmienić pancerz, ale potrzebuję do wsi Silbach. I teraz tak. Do Ezekiela. Czy on nie ma przepisu na tą zupę z tego... Okej, Ezekiel jest w domu. Dobra, czy on nie ma na tą zupę? Bo jeżeli ma, to wykonamy sobie wszystkie, które jestem w stanie, bo to nam się przyda jako odnowa HP. 1000 punktów trafień odnowi nam ta zupa. Hej! Widzę, że powinnam kończyć odcinek, ale... Chcę ten przepis tylko sprawdzić, czy on go ma. Bo ja go na pewno nie mam. Ziołowa zupa trolla, kupujemy to. I czy ty masz coś jeszcze? Masz te kluski, ale to mi niepotrzebne. Eliksir zręczny. O, ty masz jeszcze eliksiry. To by się przydało, wiecie? Tylko co ja mogę mu sprzedać? Jaki syf?
Pas wzmocnienia, nie będę tego używać. Pas najemnika Araxos już mi jest niepotrzebny. Pierśnie wodnego kręgu zostaje. Okej. Dobra, z tych pancerzy może jeszcze. To możemy sprzedać. Ulepszony pancerz wilczego syna i zbroja królewska. Dobra, sprzedaję to. Okej, tego nie mogę sprzedać. Pierścień magii mogę sprzedać. Pierścień mocy. Sprzedajemy. Gra właśnie informuje, czego nie możemy sprzedać, po prostu blokując nam możliwość sprzedaży. Ostrze magiczne, topór, duży topór, orkowe młoty, topory. Te tasaki to ja sobie zostawiam. Topory drwala też. Chociaż niepotrzebny mi ich aż tyle, wystarczy mi jeden. Strzały to możemy przerobić na bełty. I jeszcze jakiś syf. W sumie te książki, już to przeczytałam wszystko, więc może to polecieć. Te też do magii mi się nie przydadzą. Korytarze Wardel zostawiamy. Płynne złoto. Czytałam to? Nie wiem. Ten testament możemy sprzedać. Chyba czytałam o tym złocie. I teraz tutaj. Mam 3 mieszki do otworzenia, nawet 4, ale stąd raczej nie sprzedam niczego. Na pewno chcę eliksir życia od ciebie. Eliksir siły, no to musielibyśmy jeszcze 500 stówek z czegoś uzbierać, ale raczej ten życia będzie bardziej przydatny dla mnie aktualnie. Eliksir życia. Moglibyśmy też jeszcze w sumie pokuć jakieś bronie, żeby zarobić hajsu sporo. I co też w sumie nie jest głupi pomysł, tylko ja nie wiem, czy ja mam w ogóle te składniki jakieś do tego. Pamiętam, że brakowało mi węgla, więc trzeba by było do węglarzy się dostać. Goniec Araxos. Chodźmy do węglarzy. Zabierz mnie. Oczywiście. Chodźmy do węglarzy i kupmy trochę węgla, bo na pewno węgla nie mam. Narzekałam ostatnio na brak węgla, a węgiel się przydaje do wykuwania tych wszystkich broni i tak dalej. Lowell. A w ogóle Lowell tu przyszedł. Helmut, cześć. Węgiel. Dobra, bo to się opłaca po sztuce kupować. Dobra, klikamy. Nie wiem ile. Ile mam tego węgla teraz? Węgiel. Gdzie jest węgiel? No nie widzę. Okej, mam 19 kawałków węgla. Dobra. Chociaż wiecie co? Kupujemy jednak po 5, będzie szybciej. Dobra. I myślę, że wrócimy sobie pod nasz dom. Ja poza odcinkiem prawdopodobnie sobie wykuję bronię i posprzedaję. Chociaż wiecie co, zróbmy sobie to teraz normalnie. Miasto Archolos pod dom. Zobaczmy, co ja jestem w stanie w ogóle wykuć. Jeżeli chodzi o wszystkie bronie. Kącik kowalski. Mistrzowskie kujemy. Dobra. Postrach żeglarzy jestem w stanie wykuć. Grzmot. Porządne bronie. Wyrok, nie mam kwarcu. Shit. A podstawowe? Oszczep mogę wykuć. Sprawdźmy sobie jeszcze warsztat. Jak to nie mam prostego noża? No nie róbcie sobie jaj. Przecież nie sprzedałam noża. Ja pierdzielę, no nie sprzedałam noża przecie. Dobra. Nieważne. Bylebyśmy zarobili na ten eliksir siły. Wait a minute. Widzicie, ja się kręcę i nie mogę się, wiecie. Chodzi mi jeszcze, żeby sprawdzić. Matko, dlaczego ja zawsze wchodzę do złego pokoju? Chodzi mi jeszcze o to, żeby sprawdzić sobie na tej kuchence tą. Tylko najpierw trzeba przeczytać przepis. No tak. Już zapomniałam. Zupa z trolla.
Dowolne rozumiem. Mięso, torebka pieprzu i zimny aloes. Zimny aloes, dobra. To przygotuj posiłek. Zupa z trolla. Mogę dużo rzeczy w sumie zrobić sobie, ale ta zupa z trolla mnie najbardziej interesuje. I mikstury, bo mamy. Zupa z trolla. Gdzie to jest? No chyba nie minęłam tego. Zupa z trolla. Mam cię. Mogę zrobić 4. Może być, jak dla mnie. I przygotuję jeszcze posiłek. I robimy to, co jestem w stanie zrobić. Tylko może zróbmy sobie takie rzeczy, które najwięcej odnawiają. Na przykład taki kompot. No nie, widzę, że nie mogę za bardzo tych rzeczy robić. Rybę w occie mogę. A ta zupa? Nie mam składników. A no tak, nie mam szczawiu. Bułka z jagodami, ale to mało odnawia. Gulasz Marty to jest cudo. Ziołowa zupa to już zrobiliśmy. Śledź korzenny, mogę zrobić 1. Jabłka w cieście, nie mam chyba jabłek. Egzotyczny deser też nie mogę. Okej. Okay. Kluski z goblinim jagodami, no nie mogę. Konfiturę. Ale to jest ta taka zwykła, dobra. To nie chcę. Zaraz będziemy kończyć. Chlebowe smarowidło. Nie mogę. W ogóle pokazuje mi, że nie robiłam. I chyba faktycznie nie robiłam. Wywar z grzybów. 1. Mięsne paczuszki. W sumie nie brzmi to źle. Potrawka szybkości. Mogę zrobić 5. No niech będzie. Będziemy mieli speeda, który nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. Ale w sumie może być spoko, nie? Dobra, specjalność łowcy. To też było całkiem dobre. Gulasz. 120. Pieczeń pasterska. Nie mogę. Zupa ze szczawiu. Tu coś jest. Grzaniec ognika jeszcze. O kurde, no tak. Dobra. Czy coś jeszcze? Tutaj mam dużo tych całych pajd. Tego jeszcze mogę zrobić sporo. Okej, okay, ja się, moi drodzy, będę z wami teraz ogólnie żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, a w kolejnym ruszymy do twierdzy Vardal. Kupię sobie jeszcze prawdopodobnie ten eliksir siły. Poza odcinkiem wypiję. Ale no, trzymajcie się i cześć!